Cześć, nazywam się Wojtek Pietraszek. Zapraszam do zapoznania się z tappingiem. Postaram się tam przekazać Wam parę takich ćwiczeń, które zachęcą Was może do grania tappingiem i używania go częściej niż tylko w momentach jakichś szpanerskich lub jakichś chaotycznych popisach na gitarce. Zaczynamy! Tapping, czyli jak się orientujecie, jest to taka metoda, gdzie dźwięk wydobywamy dwoma ręcami, tak jak oczywiście standardowo, tylko że prawą ręką nie uderzamy piórkiem, tylko uderzamy palcami z tej ręki. Istotnym jest elementem to, żeby mieć punkt oparcia. U mnie punkt oparcia jest to, że trzymam sobie tutaj kciukiem na tej krawędzi gryfu górnej. Na przykład tutaj mam, to sobie uderzam wtedy. Nie uderzam tak zupełnie z powietrza, bo to jest w ogóle totalny chaos, tylko wiem gdzie mam palec i mogę się przesuwać. Tak jak zupełnie z graniem piórkiem, mam tutaj punkt oparcia i wiem gdzie. Zajmijmy się tymi oto sprawami. Do tego potrzebna nam jeszcze jest oczywiście lewa ręka. Lewa ręka wydobywa dźwięki również za pomocą techniki legato, czyli tutaj zupełnie bez użycia piórka to grałem, więc pierwsza rzecz w ogóle, zanim się zabierzemy za granie tappingiem, musimy sobie wyćwiczyć porządnie legato, czyli hammer on i pull off. Najlepiej sobie zrobić tak, że po prostu sobie bierzemy jakiś dźwięk, akurat ty biorę na przesterze, bo to najbardziej obrazuje to brzmienie i najlepiej brzmi jednak na przesterze niż na klinie tapping. Troszeczkę lepiej brzmi na przesterze, wiadomo, to zależy od gustów, nie hejtujcie mnie za to. Dobra, czyli zacznijmy sobie od tego legata. Na przykład ćwiczenie standardowe 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Na przykład gramy tylko wydobywając uderzeniami tutaj. Wiem, że pozostałe struny brzmią. Jest na to też sposób. Jest też taki w ten sposób. Albo się kładzie tutaj gumeczkę. O, gumeczka. Symbolizuje tę rękę moją gumeczkę. Jest cicho. Albo właśnie tak jak ja zrobiłem, przytrzymanie ręką strun z tej strony. Można też spróbować robić z tej strony, jednak jest to też dobry sposób, że tutaj tłumimy, jakby tak sobie balansujemy. Ta, co ma być wydobyta, na przykład na gruba, to troszeczkę tu robię taką szparkę małą, żeby ten dźwięk się przedostał, a pozostałe tłumię. Jeśli ma być na przykład cienka, to z kolei ta blokuje, a podnoszę tutaj palec. Tam nadgarstek. Można powiedzieć, odtłumiam. Palm muting, odmuting, kurde. Nie wiem, jak to nawet nazwać. Odtłumianie. No to jest jeden sposób tutaj. Drugi sposób możemy sobie zrobić, że sobie tłumimy tym. Wiem, że to jest troszeczkę mniej wygodne i tutaj wtedy ciężko byłoby gdzieś, na przykład tutaj gdzieś śmigać. Prawda? Sobie blokujemy, jeśli mamy tu, no to tutaj nie mamy gdzie. To możemy robić właśnie takie rzeczy. Bum 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 b
tak zapędzam, ale to jest właśnie te takie podstawowe ćwiczenia właśnie na te pajączki, które bez angażowania za bardzo jakichś tutaj jakiejś teorii, skali i tak dalej możemy zagrać. Po prostu bierzemy sobie dźwięki i sobie idziemy. Przesuwamy się co próg. Teraz na przykład grałem tylko pierwszym i czwartym palcem i tutaj zaczynało już troszeczkę przypominać jakieś takie pochody, takie arpeggio podobne. Widzicie, coś się zaczyna dziać, mimo że gram zupełnie tak, można powiedzieć, z dupiska. Jednak no ważne jest to, żeby te dźwięki były w miarę klarowne. Wiadomo, mi na przykład też nie wychodzą wszystkie idealnie odosobnione, że tak można powiedzieć. Oczywiście po dłuższym czasie, czy krótszym czasie zaczyna nam się tutaj troszeczkę mięśnie tutaj tego nadgarstka, że tak można powiedzieć, zaczynają łapać skurcze, to najlepiej sobie troszeczkę przerwać albo odciążyć tą rękę, no bo to może być przyczyną takich pewnych, można powiedzieć, wręcz jakichś takich urazów. No jak nas boli podczas grania, to na pewno trzeba zapauzować i sobie troszeczkę rozluźnić mięśnie. Ale dobra, dalej. Czyli tak, było tłumienie tutaj, jeden sposób, drugi sposób tłumienie tutaj, trzeci sposób położenie gumeczki gdzieś tutaj na tym pierwszym progu lub gdzieś tutaj, w zależności tam od zapotrzebowania, wiadomo, im tu bliżej siodełka, tym mniej się tłumi, im bardziej w tą stronę, tym się bardziej tłumi. Teraz przechodzimy do już takiego tappingu, można powiedzieć, ostatecznego, czyli takiej wersji też na podstawie jakiegoś pajączka, jakiegoś zupełnie wyciągniętych, wyssanych z palca ćwiczeń. Chodzi bardziej o sam schemat uderzania. Czyli tak, jeśli mamy legato, to wiemy, mamy na przykład na najcięższej strunie pierwszy dźwięk. Mamy dwa dźwięki, czyli raz, dwa i tappingiem prawej ręki uderzamy gdzieś na wybranym progu, na przykład na 12. Jeszcze raz. Raz. Cholera. Raz, dwa, trzy. Puszczając z 12 progu dźwięk, robię pull off tym palcem. Stąd powstaje dźwięk tego trzeciego progu. Czyli nie muszę za każdym razem jakby uderzać tutaj, tylko jakby sobie pomagam tym palcem. Trzeci palec jakby wydobywa dźwięk pierwszy z tej, bo to jak słyszeliście, są trzy dźwięki zapętlone. Raz, dwa, trzy. To jest podstawowa wersja, gdzie ta triola, bo to jest triola, trzy dźwięki, prawda? Mamy trzy, do trzech liczymy.
zaczyna się od niskiego, kończy na najwyższym, czyli to jest, można powiedzieć, triola, czy tam trójdźwięk wstępujący, czyli od niskiego wspina się do wysokiego, prawda? Teraz na przykład zrobimy tak, że będzie zstępująca, czyli od wysokiego do najniższego. Czyli teraz robimy tak, że z kolei zaczyna ten palec. Aż się sam rozmachałem, zagrałem troszeczkę inną. Czyli raz, dwa, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Zagrałem teraz przez przypadek, zapętliłem się i zagrałem, że to był pierwszy, drugi, trzeci. To jest, można powiedzieć, taka mieszana, no nie wiem, najpierw wysoki, najniższy i później ten średni jest dźwięk. Można oczywiście kombinować na dużo sposobów, to akurat jest przykładowo 12, 5, 7, możecie tutaj robić bardzo dużo różnych motywów, mogą być równie dobrze więcej palców z tej ręki, to są akurat tylko takie przykładowe. Zobaczcie teraz, jakby to brzmiało na podstawie pentatoniki, tej zwykłej pentatoniki tam molowej, którą sobie ciupkamy w wolnych chwilach i od której zwykle zaczynamy w ogóle naukę gry na gitarze. Ta pentatonika, akurat tu mam strój zdropowany, na najgrubszej strunie byłoby 7-10, później 5-7. I teraz zobaczcie, na 12 progu prawie wszystkie dźwięki też należą do pentatoniki. Czyli na przykład tutaj na 12, tutaj na 13, 12, 12, 12, a tutaj no to już trzeba będzie przyszpanić, no bo tutaj będzie na Holender na 14 progu. Się zapędziłem na tej najgrubszej strunie, jednak no widzicie, coś tutaj zaczyna się dziać. No myślę, że to troszeczkę też was zachęci. Oczywiście można bardziej modyfikować, możemy robić jakieś takie rzeczy, że na przykład używamy dwóch palców. To jest bardziej skomplikowane, to bym robił następną lekcję, jeśli już o to chodzi. W każdym razie, widzicie, musicie pamiętać o tej zasadzie, że na przykład jeśli mamy te trzy dźwięki, to żeby pamiętać, że są trzy dźwięki. Jeśli mamy cztery dźwięki, to liczyć właśnie też do tych czterech. Na przykład mamy, powiedzmy, na jakiejś na podstawie skali, nie wiem, powiedzmy e-moll. Raz, dwa, trzy, cztery. Thank you.
To, co teraz widzieliście, to grałem po prostu na poszczególnych strunach wzdłuż skali e-moll. Czyli tutaj widzicie, to jest bardzo istotne, żeby znać dźwięki na gryfie, żeby to nie wyglądało, że bierzemy sobie, robimy tapping. Tak sobie może jedynie robić Slayer, a my musimy naprawdę tutaj podejść jakby do tego z rozwagą i naprawdę genialne motywy wychodzą właśnie po rozpatrzeniu dźwięków, które gramy, że to nie jest taki totalny chaos, że bierzemy sobie jakieś tam zupełnie syłka wyssane. Tu akurat grałem po kolei dźwięki, czyli na przykład jeśli skala e-moll ma dźwięki E, Fis, G, A, B, C, D, E, to sobie właśnie grałem po kolei. Troszeczkę tam się naprodukowałem, mam nadzieję, że było pomocne w miarę, także nie przejmujcie się i ćwiczcie, jak coś było niejasne, to piszcie i najwyżej zrobię jakieś sprostowanie, jakiś nowy filmik. To papateczki.